Przyjacielu, załatw swoją sprawę z Bogiem. Załatw swoją sprawę z Bogiem do końca, dlatego że urodziłeś się grzeszny. I wszystkie twoje uczynki na tej ziemi, nawet te dobre, są jak splugawiona szmata. Dlatego Jezus Chrystus 2000 lat temu umarł na krzyżu za twoje grzechy. Załatw swoją sprawę z Bogiem do końca. Załatw ją do końca. Powiesz mi, że jesteś religijny, że urodziłeś się w rodzinie katolickiej, że przyjąłeś wiele sakramentów, a ja powiem ci, co z tego? Co z tego, że jesteś religijny? Co z tego, że przyjąłeś sakramenty? Co z tego, że jesteś religijny? Co z tego? Jeśli nie pojednałeś się z Jezusem Chrystusem, to co z tego? Jeśli ty nie spotkałeś Zbawiciela osobiście w swoim życiu, to co z tego? Co z tego, że przyjąłeś sakramenty? Co z tego, że jesteś religijny? Co z tego, że być może jesteś dobry? Co z tego? Co z tego? Co z tego masz, przyjacielu? Jezus przyjdzie na tą ziemię. Jezus przyjdzie na tą ziemię. Ale to nie będzie Baranek Boży już. To nie będzie ten, który po raz drugi położy swoje życie. To będzie ten, który przyjdzie jako Król Królów i Pan Panów. I On przyjdzie po swój Kościół. Jezus przyjdzie tylko po swój Kościół. Jezus nie przyjdzie po ludzi, którzy do Niego nie należą. Jezus przyjdzie po swój Kościół. Wiesz, co to jest Kościół? Kościół to ludzie narodzeni z Bożego Ducha. Kościół to ludzie wypełnieni Duchem Świętym. Do Kościoła się nie chodzi. Kościołem się jest. Kościołem się jest. Do Kościoła się nie chodzi. Przyjacielu, co z tego, że jesteś religijny? Co z tego, że chodzisz do Kościoła? Co z tego, że dajesz dużo pieniędzy na biednych? Co z tego, że dajesz pieniądze na psy? Co z tego, że dajesz charytatywnie jak i swoje datki? Co z tego, jeśli nie pojednałeś się z Jezusem Chrystusem? To co z tego, przyjacielu, ja ci powiem, jeśli nie pojednasz się osobiście z Jezusem Chrystusem, to umrzesz, to umrzesz. To umrzesz, rozumiesz? Bóg tak umiłował świat, że dał Syna Jednorodzonego, aby każdy, który w Niego uwierzy, był zbawiony. Po to Bóg dał Jezusa, ale ty musisz załatwić swoją sprawę do końca. Do końca, do końca załatw swoją sprawę Zbawicielem. Ze Zbawicielem musisz uwierzyć w Jezusa. Musisz uwierzyć, wiesz, bo Bóg kocha człowieka. Bóg tak umiłował, że dał Jezusa. On dał i wiesz, życie człowieka jest cenne, ono jest bardzo cenne, ale tylko wtedy, kiedy jest zjednoczone ze Zbawicielem, wtedy, kiedy jest zjednoczone z żywym Bogiem, wtedy, kiedy jesteś zjednoczony z Duchem Świętym, to wtedy twoje życie ma wartość. Jest przygotowane niebo i piekło i ty musisz wybrać. Jesteś tyle wart. Jesteś tyle wart, że jeśli nie wybrałeś Jezusa, to czeka na ciebie piekło. Życie człowieka wcale nie jest takie wartościowe, przyjaciele. Życie człowieka nie jest nadrzędną wartością. Życie człowieka ma wartość tylko wtedy, kiedy ty pojednasz się z Jezusem, kiedy Go spotkasz, kiedy zegniesz swoje kolano, kiedy zegniesz realnie swoje kolano na imię Jezus, bo tak jest napisane, że każdy, który zegnie swoje kolano, będzie zbawiony. Przyjacielu, załatw swoją sprawę do końca. Załatw swoją sprawę z Bogiem do końca, dopóki chodzisz po tej ziemi. Ja nazywam się Aneta Kisiel. Jestem zbawiona od 17 roku życia. I kiedyś byłam katoliczką. Kiedyś przyjęłam jakieś tam sakramenty. I ja myślałam, żeby pójść do nieba, to trzeba się bardzo starać. Trzeba być dobrym. Trzeba być dobrym. Ale wiecie, przyszedł taki moment w moim życiu, że ja już miałam dość. Ja nienawidziłam mojego życia, ja nienawidziłam moich rodziców. Ja po prostu chciałam, żeby ktoś mnie uratował. I wtedy, kiedy miałam 17 lat, to zawołałam do Boga. I przyszła osoba, która mi powiedziała, że Bóg jest dobry. I miałam wtedy wybór, albo się zdecydować i oddać Mu swoje życie, albo po prostu umrzeć. I wcale nie spodziewałam się odpowiedzi, bo Boga znałam tylko na obrazkach, bo Boga znałam jako różaniec, takiego martwego, wiecie.
Ale wtedy, mając 17 lat, ja nie kalkulowałam tego, czy jeśli oddam życie Jezusowi, to czy On mi coś zabierze, czy ja stracę przyjaciół. Ja nie kalkulowałam. Ja potrzebowałam kogoś, kto uratuje mnie. Ja potrzebowałam kogoś, kto mnie zbawi. Ja potrzebowałam kogoś, kto mnie naprawdę kocha. A kocha tylko ten, kto jest w stanie za ciebie oddać swoje życie. I swoje życie oddał Jezus Chrystus za ciebie. On oddał swoje życie za ciebie, po to, żebyś żył, po to, żebyś nie poszedł do piekła. Chcę ci powiedzieć, że wcale zakupy cię nie uratują. Pieniądze cię nie uratują. Przyjaciele cię nie uratują. Kiedyś twoje życie się skończy. I staniesz na mecie. I staniesz przed Bogiem. I wtedy będziesz odpowiadał. Będziesz odpowiadał. Będziesz odpowiadał z tego, co teraz słyszysz. Z tego, co słyszysz. Bo 2000 lat temu ktoś za ciebie oddał życie. Ktoś oddał za ciebie życie. A ty dzisiaj możesz je przyjąć. To jest wielki dar. To jest wielki Boży dar przyjąć Jezusa Chrystusa. Przyjacielu, kiedy przyjdziesz do Boga, to ten Bóg nie ograbi cię z przyjaciół. A nawet jeśli stracisz, to widocznie dlatego, że ten ktoś wcale nie był twoim przyjacielem. Jeśli przyjdziesz do Boga, to nie stracisz pieniędzy. Możesz je co najwyżej pomnożyć. Nie stracisz ich, wiesz. Dobrze mieć w życiu pieniądze. Dobrze jest pójść na dobrą kawę i na dobre wakacje pojechać. Nie stracisz. Kiedy przyjmiesz Jezusa, to nie stracisz. Ale pieniądze cię nigdy nie uratują. Pieniądze nigdy nie zapewnią ci bezpieczeństwa. Nigdy ci nie dadzą bezpieczeństwa pieniądze. Tylko Boża miłość jest prawdziwa. Tylko Boża miłość jest święta. Tylko Boża miłość daje wolność. To nie jest miłość, która cię ograbi z czegokolwiek. To nie jest miłość romantyczna. To nie jest miłość, która uwodzi. Boża miłość nie uwodzi człowieka. Boża miłość daje bezpieczeństwo. Boża miłość da ci bezpieczeństwo. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Bóg dał. Bóg dał Syna. Bóg dał Syna za ciebie, za twoje życie. Bóg dał Syna Jezusa Chrystusa. Bóg dał. I dzisiaj możesz swoją sprawę załatwić do końca. Dzisiaj możesz przyjąć zbawienie. Dzisiaj możesz powiedzieć: Jezus, zapraszam ciebie do mojego życia. Oddaję ci moje życie. Oddaję ci moje życie. Tak dzisiaj możesz powiedzieć. Jeśli tylko zechcesz. Jeśli tylko zechcesz, to zbawienie stanie się twoim udziałem. Przyjacielu, zbawienie się stanie twoim udziałem. Ja dzisiaj jestem wypełniona Duchem Świętym. Poznałam Jezusa i wierzę w to, że prawdziwie człowiek, który spotkał Jezusa, będzie o nim mówił na ulicy. To nie człowiek religijny mówi na ulicy o Jezusie. To nie religijni mówią o Jezusie, ale ci, którzy go prawdziwie poznali, ci, którzy prawdziwie poznali Chrystusa, ci mówią na ulicy o nim. Ja ci mówię o tym Jezusie, którego ja poznałam. Ja nie mówię ci o marionetce. Ja nie mówię ci o jakimś tam pajacu. Ja ci mówię o Panu Panów i Królu Królów, przed którym zdasz sprawę. Przyjaciele, Ewangelia jest prosta. Ewangelia mówi o tym, że to Jezus umarł na krzyżu. Wiecie dlaczego umarł? Bo poniósł wszystkie grzechy. Jezus poniósł na krzyżu grzech całej ludzkości. Dlatego Jezus Chrystus umarł. On nie umarł dlatego, że ktoś go tam skazał, ale umarł z powodu twoich grzechów. On umarł z powodu twoich grzechów. Dlatego Jezus umarł na krzyżu. Jezus nie umarł na krzyżu po to, żebyś te pieprzone święta obchodził. Jezus umarł po to, żeby przynieść ci zbawienie. Dlatego, że Jezus, kiedy poniósł grzech na krzyżu, to na trzeci dzień wstał z martwych. I On powiedział, że każdy, który w Niego uwierzy, będzie zbawiony. Każdy, który uwierzy w imię Jezus, będzie zbawiony. Będziesz bezpieczny. Będziesz pojednany z Bogiem. Będziesz nazywał się syn i córka. Syn i córka Boga żywego. Syn i córka. Czy chcesz być sierotą? Chcesz być sierotą, która skończy w piekle? Możesz stać się synem i możesz stać się córką. Nie musisz być sierotą, która skończy w piekle. Możesz być synem i córką. Możesz być zjednoczony z Bogiem.
Możesz być zjednoczony z Bogiem. Przyjacielu, nie chcę, żeby cię te słowa zawstydzały, ale ja chcę, żebyś uwierzył w Jezusa. Ja chcę, żebyś Mu oddał swoje życie. Ja chcę, żebyś oddał Mu swoje życie. Jeśli chciałbyś zrobić to teraz, to przyjdź do mnie. Poprowadzę cię w modlitwie. Jeśli jesteś człowiekiem chorym, coś cię boli, coś ci dolega, masz jakąś chorobę, to przyjdź do mnie, uzdrowię cię. Dlatego, że Jezus powiedział, na ręce na chorych kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Jeśli potrzebujesz, to przyjdź. Jeśli potrzebujesz, to przyjdź i załatw swoją sprawę z Bogiem do końca. Załatw. Niech zbawienie stanie się twoim udziałem. Niech zbawienie stanie się twoim udziałem. I będziesz spał spokojnie. Spokojnie się ułożysz do snu. Bo Pan sam sprawi, że będziesz bezpieczny w swoim życiu. On sam sprawi, że będziesz bezpieczny do końca życia. On sam sprawi, bo to będzie twój Zbawiciel, to będzie twój Odkupiciel, to będzie twój Pan, to będzie twój Ojciec, to będzie ktoś, kogo ty będziesz znał. Taki jest Bóg, taki jest Bóg. Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie i poza Nim nie ma innego Boga i poza Nim Jezusem Chrystusem nie ma zbawienia w czymkolwiek. I w kimkolwiek nie ma zbawienia, przyjaciele. Nie ma zbawienia poza Jezusem Chrystusem. Ja dzisiaj was wzywam do pojednania się z Bogiem. Synowie i córki pokoju, ja wzywam was do pojednania się z Bogiem. Synowie i córki pokoju, ci, którzy od wieków należycie do Boga, ci, którzy się narodziliście, ale musicie spokutować ze swojego grzechu, przyjdźcie do Boga. Przyjdźcie do Jezusa, ja wzywam was, synowie i córki pokoju, do pojednania się z żywym Bogiem, do pojednania się z Jezusem Chrystusem, bo On przyjdzie i Jego dzień nadejścia jest bliski. Dzień nadejścia Chrystusa jest bliski. Dzień nadejścia Chrystusa jest bliski. Pojednaj się z Bogiem, pojednaj się z Bogiem, pojednaj się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, przez Jezusa Chrystusa. Pojednaj się z Nim. Wzywam cię. Pojednaj się z Nim. Pojednaj się z Nim.